Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakty Live. Moim Państwa gościem jest w tej chwili Paweł Kowal, poseł Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska zgłasza własną uchwałę reparacyjną. Czy chcecie się licytować z PiS-em na te uchwały? No i zgłasza i ta nasza uchwała jest odrzucona, więc to nie jest kwestia licytacji, tylko kwestia solidności podejścia do tematu. Kiedy chodzi o interes prawny Polski, polskich obywateli, państwa polskiego, nie będziemy stali przecież z boku. Jest oczywiste, że każdy polski polityk musi powiedzieć tak. Jeżeli idziemy w tym kierunku, to się umawiamy wspólnie, że idziemy w tym kierunku, ale wtedy robimy to skutecznie i porządnie. Więc główny problem nie polega zresztą na treści jednego czy drugiego dokumentu, tylko polega, mówimy znaczy, o tym. Ja od razu wyjaśnię, że wy domagacie się również, znaczy domagaliście się w tej uchwale reparacji również od Rosji. Jest kwestia zobowiązania Rosji do zapłacenia reparacji niemieckich, bo to chodzi o niemieckie reparacje, które Rosja w wyniku ustaleń poczdamskich powinna była wypłacić Polsce i wypłaciła tylko bardzo częściowo. Mówimy tu oczywiście o Związku Sowieckim. Druga sprawa to jest kwestia kompensacji szkód i krzywd, które wynikały z napaści Związku Sowieckiego na Polskę. My sobie zdajemy sprawę z tego, że Rosja nie jest skłonna do płacenia reparacji ani żadnych zadośćuczynień, dlatego że jeszcze nie zapłaciła nawet tego, co było zobowiązaniem z traktatu ryskiego. Ale zdziwiliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość pomija ten temat, że nie chce tego wziąć pod uwagę, a przecież integralną częścią problemu reparacji niemieckich jest rola Związku Sowieckiego, który wziął na siebie też wypłacanie tych reparacji w tej części, która należała do Polski. Także my konstatujemy jedną podstawową rzecz. Reparacje, które się Polsce należą historycznie, moralnie, nie zostały wypłacone i szukamy skutecznej drogi, żeby te reparacje mogły być wypłacone. I od dzisiaj zegar bije, będziemy stale pytali władze, będziemy pytali Ministerstwo Spraw Zagranicznych, inicjatorów tej uchwały, o skuteczność w działaniu. Nie możemy pozwolić na to, by Polska była na arenie międzynarodowej ośmieszona na przykład źle przygotowaną dokumentacją, źle przygotowaną notą. Wspieramy dokumentację. Panie pośle, dokumentacja jest przygotowana. Arkadiusz Mularczyk pokazywał ten raport swój i komisji, która pracowała nad tym. No więc dokładnie o to dzisiaj pytałem, czy to jest ten raport, którym dysponuje poseł Mularczyk, czy to będzie podstawą do wystąpienia o reparację. Moim zdaniem ten raport nie jest jeszcze we właściwy sposób przygotowany, a wiem, że w tak delikatnej sprawie, kiedy wyruszamy w podróż no naprawdę wieloletnią, Jarosław Kaczyński mówi wręcz, że to będzie sprawa na pokolenia. No więc jeżeli wyruszamy w podróż na pokolenia, to musimy być naprawdę do tego dobrze przygotowani, bo to nie jest kwestia jednego rządu, tylko wszystkich kolejnych rządów. Osobiście będę pilnował Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby tę sprawę prowadzili w sposób taki, który pozwala stwierdzić, że to jest odpowiedzialne i skuteczne. Tylko te dwa kryteria jako podstawowe będą napędzały moją pracę i pracę, myślę, wielu posłów opozycji w najbliższym roku. Nie chcemy, żeby ta sprawa była po prostu takim fajerwerkiem na wybory. Ale jak chcieliście się na przykład skutecznie wy domagać, gdybyście byli u władzy i byście przyjęli taką uchwałę jak ta, którą zaproponowaliście? Jak byście się chcieli skutecznie domagać reparacji od Rosji? Rosja nam nawet wraku Tupolewa nie chce oddać od lat. Ale nikt nie oddaje od razu, nie płaci od razu reparacji, nie płaci odszkodowań, ani szczególnie Rosja nie oddaje tego, czego się zażąda. To kwestia jest często wielu lat. Różnych zabiegów dyplomatycznych, różnych sytuacji. Dzisiaj Rosja mówi, że nie oddaje. Być może choćby w kontekście obecnej wojny za 2-3 lata Rosja będzie na tyle słaba, że pewne rzeczy będzie musiała oddawać i nie będzie mogła stać z boku. Tylko problem w tym, żebyśmy wtedy byli przygotowani dobrze od strony dokumentów, od strony historycznej, prawnej, a także archiwalnej. Czyli żeby Polska dysponowała odpowiednimi zasobami archiwalnymi, żeby móc te realne oczekiwania formułować. I kiedy to się może wydarzyć? Ja uważam, że za tego rządu się nie wydarzy. To znaczy uważam, że oni zaczną, a i tak trzeba będzie to później prowadzić, dlatego że oni w każdej właściwie sprawie są nieskuteczni, w każdej sprawie, która wymaga trochę więcej zachodu, która jest trochę bardziej skomplikowana. Osobiście nie wierzę w to, że ten rząd jest w stanie cokolwiek skutecznie załatwić, ale nasza rola jest poprzeć interes prawny państwa polskiego i pilnować, żeby był właściwie reprezentowany. Ja mogę powiedzieć tyle, jestem przekonany, że to się w 100% stanie dopiero w przyszłym roku, wtedy, kiedy zmieni się rząd, ale skoro oni z tym wyszli,
tak jak powiedziałem, to jest sprawa na pokolenia. Ale co ma się wydarzyć w przyszłym roku? Co dokładnie? Ojej, nie słyszała pani, będą wybory w przyszłym roku. Ale nie, to ja wiem, że wybory, ale co w tej sprawie ma się wydarzyć, o której rozmawiamy? Zakładam, że w trakcie wyborów dojdzie do takiego, to już chyba jest dzisiaj oczywiste dla każdego, kto obserwuje życie polityczne w Polsce, że dojdzie do zmiany rządu i uważam, że podstawową sprawą, jeżeli zostanie złożona już nota w sprawie reparacji, będzie właściwe prowadzenie tej kwestii i będzie odpowiednia współpraca z sojusznikami, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja z okresu II wojny światowej. Inaczej będzie odpowiednio przygotowana dokumentacja. To, co powiedziałem dzisiaj, tego wszystkiego przecież nie ma, bo pani redaktor ze mną rozmawia tak, jakby pani była przekonana, że to wszystko jest. To ja pani mówię, po całym dniu spędzonym wczoraj z przedstawicielami rządu, oni tego nie mają, oni nie są do tego przygotowani. Oni no to mają, co mają? Oni mają jeden raport, którego jeszcze wszyscy nie przeczytali, bo raport jest świeżutki. Według mnie nierecenzowany przez poważnych ekspertów. Ten raport będzie przedmiotem jeszcze wielu prac, zanim się stanie podstawą do poważnej noty. To, co oni dzisiaj robią, to jest trochę taki domek z kart, który układają przed nami i każą nam wierzyć, że to jest ostateczny dokument, na podstawie którego przyjadą do Polski pieniądze. To zadanie nie jest takie proste, to jest zadanie na lata, dużo bardziej skomplikowane. I tak do tego trzeba podejść. No ten zespół Arkadiusza Mularczyka, on się zajmował kilka lat tym problemem. Za podstawę wziął te obliczenia z 1947 roku, czyli z tego, co po wojnie deklarowali mieszkańcy i deklarowali Polacy, co stracili. Tak? I zostało to pomnożone przez waloryzację w dolarach. Arkadiusz Mularczyk też mówił, że gdyby to mnożyć przez jakiś inny mnożnik, no to by było nie ponad 6 miliardów, a nawet ponad 50 miliardów. Nie wiem, co mam pani jeszcze powiedzieć. Ja mam mniejsze zaufanie do tych... Nie, ja pytam w oparciu, o co ma pan mniejsze zaufanie? Słyszymy się. Nie słyszymy się, panie pośle. Panie pośle, jeszcze spróbujemy poczekać, bo mamy jeszcze inne tematy niż reparacje. Jest oczywiście, są dane inflacyjne, jest jeszcze kwestia aborcji, którą z panem posłem chciałam bardzo poruszyć, jako że pan poseł jest jednym z konserwatystów w Platformie, a tymczasem Donald Tusk zapowiedział, tu cytuję, pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy ustawę tak, żeby aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. I tutaj dodawał, że osoby, które uznają inaczej, nie znajdą miejsca na listach PO do parlamentu. I właśnie między innymi o to chciałam zapytać pana posła. Również chciałam zapytać jeszcze o szanse, realne szanse Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej i NATO i o to, czy jednak uda się odsunąć, czy jest jakaś szansa na odsunięcie Władimira Putina od władzy, czy jest jakaś możliwość przeprowadzenia jakiegoś puczu. Łączymy się jeszcze raz. Jeszcze nie ma pana posła. Zaraz, mam nadzieję, że to jest kwestia minuty. Tymczasem właśnie Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane o inflacji i wraca chyba do nas pan poseł. Wraca pan poseł, dobrze. To już się słyszymy. To ja bym już chciała przejść w takim razie, bo rozumiem, że będziecie temat reparacji od Niemiec, jeżeli wygracie wybory, kontynuować. No, to, co się wczoraj okazało w Sejmie, to, że naprawdę są do tego, rząd nie jest na tym etapie dobrze do tego przygotowany, ale mamy podejście takie, wchodzi w grę interes państwa, idziemy, działamy, robimy wszystko, co możliwe, ale też kontrolujemy rząd. To jest nasze zobowiązanie jako opozycja. Jako opozycja nie jesteśmy od tego, żeby bić brawa rządowi, jesteśmy od tego, żeby dopilnować polskiego interesu prawnego i dopilnować rządu, żeby we właściwy sposób go reprezentował. Dobrze, to następny temat. Pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy ustawę, aby aborcja do 12 tygodnia była wyłącznie decyzją kobiety. Zaskoczyły pana te słowa Donalda Tuska wypowiedziane na kampusie w Olsztynie? Ja sobie dobrze zdawałem sprawę z tego, że po decyzjach obecnego Sejmu i po decyzjach Trybunału Konstytucyjnego, który jest nie do końca legalny, bo przecież pamiętajmy, że
nie wszyscy sędziowie tego Trybunału są powołani we właściwy sposób, że po tych decyzjach, które zburzyły kompromis aborcyjny, przyjdzie czas na tę dyskusję od początku i przyjdzie czas na liberalizację ustawy aborcyjnej. To nie zmienia faktu, że coraz więcej ludzi jest przeciwnych aborcji. Ludzie nie chcą aborcji. Natomiast nie tylko ustawa jest sposobem na to, żeby aborcji było jak najmniej, ale z obecnym rządem to znowu nic się nie da już ani ustalić, ani wynegocjować, ani zawrzeć kompromisu. Oni ustawę zaostrzyli, nie zbudowali żadnych realnych mechanizmów wsparcia dla kobiet. Dzisiaj sytuacja jest taka, że temat ten zostanie otwarty po wyborach, w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, jak będzie wyglądała większość. Ten temat zostanie otwarty w Platformie raczej przed wyborami, bo cytując dalej Donalda Tuska, osoby, które uznają inaczej, czyli nie poprą aborcji do 12 tygodnia, która będzie wyłącznie decyzją kobiety, to tu cytat, nie znajdą miejsca na listach Platformy do parlamentu. Ja się pytam pana, czy pan poprze aborcję do 12 tygodnia na wyłączną decyzję kobiet? Już to zawsze jest decyzja kobiety, ale zawsze też jest kwestia społeczna. Ta sprawa powinna być obudowana odpowiednim wsparciem dla kobiet. Ta sprawa powinna być też odpowiedzialnością państwa. Już wszystko na ten temat powiedziałem. Nie wiem, co tu można jeszcze dodać. Znaczy nie, właśnie nie powiedział pan. To, co chciałem, już powiedziałem. Ale nie, ja pytam o to, czy pan zgadza się z tym, co mówi Donald Tusk. Bo Donald Tusk uzależnia... Ta sprawa wróci po wyborach i było oczywiste od dłuższego czasu, że kwestia nowej ustawy będzie przedmiotem prac nowego Sejmu. No nie. No, wraca przed wyborami. Przed wyborami, bo Donald Tusk będzie tworzył listy. Czy pan dzisiaj powie, że popiera aborcję do 12 tygodnia? No Donald Tusk uzależnia od tego start. Pani redaktor, wszystko, co w tej sprawie chciałem już powiedzieć, powiedziałem. Jedno, na czym mi zależy, to żeby wszyscy, którzy poczuli się dotknięci, szczególnie kobiety, decyzjami Trybunału Konstytucyjnego, decyzjami obecnego Sejmu, wiedzieli, że my zrobimy wszystko, żeby to naprawić. Panie pośle, zostawmy Trybunał Konstytucyjny, on nie zależy od was. Ja pytam pana o pana opinię, o pana zdanie, o pana poglądy. Ale już pani 5 razy w różny sposób powiedziałem, jeżeli pani jest niezadowolona, to muszę panią zostawić z niedosytem jakimś. No właśnie, nie, bo pan nie odpowiedział nam na moje pytanie. Ja na temat konkretnego projektu się mogę wypowiedzieć, jak widzę projekt. Dzisiaj mówię, jakie są zasady gry i zgadzam się z tym, co powiedział Donald Tusk. Rozumiem, że chce pan startować z Platformy Obywatelskiej. Pyta mnie pani o moje plany życiowe czy polityczne? No polityczne, życiowe. To chyba jedno i drugie. Na pewno, jeżeli będę się zajmował polityką, to moje miejsce jest w Koalicji Obywatelskiej. Dobrze. Jaka jest realna szansa na to, żeby Ukraina weszła do NATO i do Unii Europejskiej? W pewnym sensie dzisiaj to wygląda tak, że to NATO powinno prosić Ukrainę, żeby weszła do NATO, dlatego że jest to dzisiaj państwo, które de facto postawiło na ostrzu noża cały swój byt. Dlatego, że dzisiaj Ukraińcy dają życie, dzisiaj Ukraińcy dają swój los nie tylko w swojej sprawie. Przecież ta wojna nie jest tylko wojną Ukraińców. Jest to wojna, w której z jednej strony jest Rosja, z drugiej strony jest Zachód. Jest to wojna, w której toczy się kluczowa rozgrywka o to, jak będzie wyglądał Zachód za 5, 10, 20 lat. Dzisiaj będzie zresztą o tym mówił prawdopodobnie także Donald Tusk. Dzisiaj coraz więcej się o tym mówi. Z tego punktu widzenia Ukraińcy już zdali swój egzamin, jeżeli chodzi o NATO. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest podobnie. Nie jest przypadkiem, że Ursula von der Leyen jest trzeci raz dzisiaj już w Kijowie. Nie jest przypadkiem, że Ukraińcy dostali status kandydacki. Nie jest przypadkiem także to, że dzisiaj czołowi politycy Zachodu coraz częściej mówią, że to jest jedyny przypadek. Ukraina jest jedynym przypadkiem w historii Unii Europejskiej, gdzie pod flagą Unii Europejskiej, pod 12 gwiazdami giną ludzie za ideały Zachodu, za ideały Unii Europejskiej. Dla mnie jest oczywiste, że na poziomie politycznym ta decyzja już zapadła. Inna kwestia to jest sprawa procedur, to jest sprawa negocjacji, które będą toczyły się w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. A to jest program Fact Life. Mam nadzieję, że jest już z nami profesor Witold Orłowski. Dzień dobry. Jest, dzień dobry.
Dzień dobry. No i ta sprawa, która no, niestety jest bardzo poważna. Inflacja 16,1. GUS potwierdził swoje prognozy. Jest pan zaskoczony? No, chyba nikt z nas nie jest zaskoczony tym. Przecież widzimy to nawet bez potwierdzeń GUS-u, że inflacja jest. Co więcej, że wbrew takim czasem, kiedy się pojawiały się opinie, że może już teraz będzie spadać, no przecież ja zawsze mówiłem, że będzie póki co jesteśmy na ścieżce wzrostu i nie widać, kiedy ta inflacja miała w znaczący sposób spaść. I cały czas to samo podtrzymuję. Idziemy w stronę inflacji pewnie na poziomie przynajmniej 20%. I wcale przynajmniej? Przynajmniej, tak. Bo to zależy, wie pani, to zależy od czynników, nie tylko od tego, co w Polsce jest robione, ale również od tego, co się dzieje na świecie. Otóż myśmy na przykład latem mieli no, takie przyhamowanie inflacji. Znaczy ja wiem, że wszyscy mają ceny wcale nie spadły, no bo przyhamowanie wcale nie oznacza, że spadają ceny, tylko że nie przyspieszać. Wręcz przeciwnie, cukier podrożał miesiąc do miesiąca o 41%. O 40%, tak. A podwoił się w stosunku do sytuacji sprzed roku. Ale chciałem tylko tyle stwierdzić, że inflacja no, w czerwcu jeszcze wynosiła 15,5% i raptem się podniosło do 16,1%. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, właśnie niezależnej od nas, tym razem działającej na naszą korzyść. Otóż od czerwca na całym świecie spadały ceny ropy naftowej. Właśnie o to chciałam zapytać, panie profesorze, bo ja dzisiaj tankowałam paliwo 6,37. To jest duża różnica między tym, co mieliśmy jeszcze dwa miesiące temu, gdzie to już dochodziło do 8 zł, a czasami nawet przekraczało 8 zł. No właśnie, paliwo tanieje, a mówiło się, że to cena paliwa napędza jakby inflację. No bo to nie jest prawda. No, znaczy inflacja gdzieś tam na początku miała oczywiście wiele elementów. Paliwo oczywiście drożejące doprowadziło do tego. Rządzący uwielbiają mówić, że to wszystko jest tylko wina Putina i benzyny, a to jest po prostu nieprawda. No, inflacja została, oczywiście, że przyszło do nas potężny szok z zagranicy, ale nieumiejętność radzenia sobie z tym spowodowała, że inflacja no, nawet przy spadającej cenie benzyny wcale nam nie spada, tylko przyspiesza. Gdyby nie spadły ceny benzyny latem, to inflacja wynosiłaby w tej chwili jakieś 17,5-18%. No więc widać, ile zyskaliśmy, tylko że niestety zła wiadomość jest taka, że wszystko wskazuje na to, moim zdaniem, że ten spadek cen ropy i benzyny skończył się po prostu, że teraz znowu się musimy liczyć, że wzrosnę, więc inflacja przyspieszy. Mamy oczywiście, ja nie chcę kłócić się, no oczywiście, że że Putina wina w tym jest ogromna, ale mamy też winę nieudolnie prowadzonej polityki w kraju, a przede wszystkim, ja nawet nie wiem, czy słowo nieudolność to jest dobrym słowem, dlatego że mamy po prostu sytuację, w której no, rząd, wiadomo, ma pewne narzędzia walki z inflacją w ręce, ale ich po prostu od miesięcy świadomie nie używa, dlatego że narzędzia walki z inflacją są zazwyczaj niepopularne wśród ludzi. I mamy dyktat polityki w tej chwili, dyktat już paraliżującego strachu przed wyborami i przed tym, co ludzie powiedzą przed wyborami, jak poparcie dla rządu będzie wyglądało, który powoduje, że o ile bank centralny no, nieśmiało, ale jakieś tam ruchy zrobił w stronę ograniczenia inflacji, to nie wystarczy oczywiście pracy samego banku, o tyle rząd nie robi nic, a wręcz w tej chwili no, takie jest odczucie, jakby trochę raczej dorzucał jeszcze do kotła przegrzanego, a nie studził. No bo rząd też, panie profesorze, rząd twierdzi, że musi w tej całej sytuacji, w tej galopującej inflacji pomagać tym najbiedniejszym Polacy. To wciąż jest biedne społeczeństwo. No i oczywiście, że musi. Oczywiście, że musi. Jest wiele wydatków, które trzeba ponosić, ale to w takiej sytuacji trzeba się zastanowić nad wydatkami, z których należy zrezygnować. Między innymi na swoje różne pomysły, które miały znakomicie poprawić humor rządzącym. No, nie stać nas w tej chwili na wiele rzeczy. No, ale znowuż na ale pytanie, na co nas konkretnie nie stać? Znaczy, żeby mogło pomóc. No dobrze. No, a stać nas było na wybory kopertowe za 70 milionów, a stać nas na wyrzucenie już w tej chwili prawdopodobnie w błoto kilkudziesięciu milionów na budowę centralnego portu lotniczego, a stać nas było na miliard wydany, na półtora miliarda, jak się mówi, na
na przekop Mierzei, która akurat za przekop rusza. Przecież kompletnie bez znaczenia gospodarczego, wyłącznie dla fantazji i dla propagandy robiona. Dobra, ja nie chcę powiedzieć, że gdzieś leży w kawałku 20 miliardów złotych. No właśnie. Ale trzeba. No, ale nikt nie powiedział, że się premierem zostaje tylko na, czy rządzi się tylko w łatwych czasach, kiedy pieniądze leżą na ulicy same, kiedy wystarczy się podnieść i rozrzucać, mówiąc, że się nauczyło, jak to wystarczy nie kraść i na wszystko są pieniądze. No, to jest rządu zadanie. Ja nie jestem ministrem finansów. Co więcej, od. A podjąłby się pan dzisiaj. A podjąłby się pan dzisiaj. Pozwólcie dokończyć. Dobra. Od 5 lat. Rządzący w żadnej sprawie nie pytali mnie o zdanie, no więc proszę teraz nie oczekiwać, że ja dla rządzących będę miał jakieś rady, co oni mają zrobić w tej chwili. Moja rada była od lat przygotowywać się na sytuację pogorszenia gospodarczego. Mówiłem o tym od lat, że nie należy tak prowadzić polityki gospodarczej, no więc teraz proszę nie oczekiwać ode mnie cudu. Skoro na przykład rezerwy, które były zgromadzone w systemie emerytalnym, zostały wszystkie wydane, prawie do ostatniego grosza, na 14 emeryturę i tak dalej, no to teraz pytanie mnie, to ja mam powiedzieć, co ma rząd teraz zrobić, gdzie ma znaleźć pieniądze w bezpieczny sposób na zwiększenie emerytur. No dobra, no moja odpowiedź w tym momencie będzie, no to trzeba się zupełnie zastanowić nad zmianą polityki, a na pewno te pieniądze byłyby, gdyby nie zostały wydane i to nie wtedy, kiedy mieliśmy kryzys w gospodarce i cenie, tylko wtedy, kiedy się zbliżały kolejne wybory i kiedy zdecydowano się, że trzeba koniecznie kupić ileś milionów głosów, dając fundusze, tak zwanej funduszu rezerwy demograficznej, te zapasy emerytalne, wydając natychmiast na podwyżki emerytur, wtedy, kiedy jeszcze nie było to konieczne z punktu widzenia gospodarczego, było to jedynie z punktu widzenia politycznego. Także oczywiście, że na pani pytanie, co zrobić, prostej odpowiedzi nie ma. Po pierwsze, zastanowić się nad absolutną zmianą strategii gospodarczej, w sytuacji, kiedy naprawdę zagraża nam potężny kryzys. Zagraża nam jednocześnie inflacja, która się może wyrwać spod kontroli, jeszcze bardziej niż do tej pory, i zagraża nam jednocześnie recesja, być może bardzo silna, w zależności od tego, co się stanie z gazem rosyjskim zimą. Więc to jest czas po prostu na stan troszkę taki alarmowy w gospodarce, a nie widać, żeby rząd jakiekolwiek tego typu rzeczy robił. Jedyny pomysł to jest, nie ma węgla, no to wydrukujmy jeszcze trochę więcej, zadłużmy się więcej, wydrukujmy trochę więcej i dajmy przynajmniej wszystkim 3000 zł do ręki, to nie będą krzyczeć. Albo może trochę mniej będą krzyczeć. Panie profesorze, mamy inflację, to jest czarny już sen wielu Polaków, ale czy grozi nam hiperinflacja? Bo coraz częściej pobrzmiewa takie słowo. Nie, no, znaczy nie przesadzajmy z paniką. Powiedziałbym tak, mamy trudną sytuację gospodarczą, grozi nam tak zwana stagflacja, czyli wieloletni być może okres wysokiej inflacji, na przykład dwucyfrowej, i jednocześnie powolnego wzrostu gospodarczego, a czasem wręcz recesji. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale to nie jest jeszcze katastrofa gospodarcza. Katastrofa dopiero mogłaby nam zagrozić w momencie, gdyby w żaden sposób rządzący nie gasili tego pożaru, który się niestety no, tli i rozprzestrzeni, bucha już w tej chwili całkiem nieźle, a hiperinflacja groziłaby dopiero w momencie, gdyby zaczęto gasić pożar benzyną. No więc czegoś takiego w Polsce jeszcze na szczęście nie ma, natomiast jest to bardzo poważne ostrzeżenie, jeśli rządzący uznają, że przed wyborami jedynym sposobem na przykład to, żeby ludzie nie zauważyli 20% inflacji czy 25% inflacji, jest danie 35% podwyżek płac czy emerytur, no to to jest oczywiście rzecz, która prowadzi w stronę przyspieszania inflacji. Czy aż do hiperinflacji, nie wiadomo, no ale jest to na pewno ścieżka idąca w tamtą stronę. Chwilowo mamy rząd, który w sytuacji tej trudnej inflacji, no, zdecydował się przelicytować żądania związków zawodowych i jeszcze bardziej zwiększyć płacę minimalną, no właśnie o 20%, czyli szybciej niż sam przewiduje inflację na przyszłym roku na 9% w budżecie, to jest oczywiście kpiną, no ale to pokazuje kierunek pewien zmian. Tym, których chcemy przed wyborami, no, to dajmy jeszcze, niezależnie od tego, jaka jest inflacja, dajmy więcej. Płace minimalne przekładają się
prawie 1:1 na wzrost cen usług, dlatego że bardzo wiele usług ma no bazuje na tych niskich płacach. I znowuż mówię coś takiego, żeby pani też dobrze zrozumiała. Ja nie mówię tego z przyjemnością mówienia kogoś biednym nie należy pomagać czy coś takiego. Mówię tylko o tym, że sytuacja została doprowadzona, czy rząd, przy trudnych rzeczywiście zewnętrznych okolicznościach, przez albo brak działań, albo działania niewłaściwe, doprowadził do takiej sytuacji troszkę bez wyjścia. Łatwego wyjścia na pewno nie ma sytuacji. Trzeba tym, którzy muszą dostać pomoc, dać tę pomoc, no ale zastanowić się też w jakiej wysokości, a na pewno nie robić czegoś numeru typu 3000 zł dla każdego plus jeszcze pięciokrotnie dla 5 osób, które się zarejestrują jako 5 gospodarstw domowych. To w przypadku węgla było akurat... No już, ale to już nie zostało chyba poprawione, zdaje się. Ale zwróćcie uwagę, jakiej trzeba mądrości urzędników piszących ustawę, żeby im nie przyszło do głowy, że jak się czegoś takiego nie zapisze, to ludzie, jeśli powiedziane, że każdy może zgłosić, to że ludzie zgłoszą osobno te rzeczy. No to też świadczy o poziomie kompetencji w tej chwili aparatu urzędniczego. Panie profesorze, powiedział pan, inflacja jeszcze wzrośnie, a czy wzrosną też w takim razie stopy procentowe i raty kredytów? W tej chwili nie wiadomo, znaczy, że wzrosną trochę to na pewno, natomiast bank centralny będzie się starać, żeby ten wzrost nie był za duży, dlatego że, znaczy z dwóch powodów, no po pierwsze oczywiście, że to jest dla gospodarki fatalne, po drugie dlatego, że możliwości oddziaływania na inflację za pomocą stóp procentowych banku centralnego są dzisiaj bardzo już ograniczone. To znaczy, żeby naprawdę dusić inflację, tak na dłuższą metę, no nie w ciągu 3 miesięcy, bo tutaj w ogóle nie ma możliwości, to pewnie bank by musiał podnieść stopy procentowe do 20% albo więcej. No więc to ja się też zgadzam, że właściwie dzisiaj to jest niemożliwe. Piłka jest po stronie rządu. Jeśli natomiast rząd nie będzie reagować i będzie nadal prowadzić politykę beztroską, w którymś momencie może nam się zacząć bardzo mocno osłabiać złoty, no i wtedy bank centralny nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał gwałtownie podnosić stopy procentowe. Czyli krótko mówiąc, jeśli by to zależało od samego banku, jeśli rząd podejmie działania jakiekolwiek skuteczne antyinflacyjne, to wtedy dużych podwyżek stóp procentowych nie powinno być. Ale jeśli będzie to sytuacja, no ta, która w tej chwili trochę jest, przedłużenie jej, czyli rząd dość beztrosko, nie próbujący nawet walczyć z inflacją, no to w tym momencie obawiam się, że mogą nas czekać podwyżki i to bardzo, bardzo duże. Ale panie profesorze, niech pan wyobrazi sobie, że jest pan na miejscu Mateusza Morawieckiego i musi dzisiaj ludziom powiedzieć, tak, musicie zaciskać pasa. No, politycznie to jest rzeczywiście niepoprawne. A w ogóle podjąłby się pan dzisiaj pracy na przykład na stanowisku ministra finansów, gdyby dostał pan taką propozycję? Znaczy na szczęście nikt z rządzących mi nie złoży takiej propozycji, więc jestem w dość komfortowej sytuacji. Ja zwracam Ale tylko... po wyborach na przykład? Nie, no zobacz, nie, znaczy jest to jedno z najtrudniejszych w tej chwili stanowisk, bo rzeczywiście ludziom trzeba będzie powiedzieć, że jest źle. Pierwszy element polityki czy zmiany tej strategii gospodarczej, o której mówiłem, powinien polegać na jasnym powiedzeniu. Przyszedł czas oszczędności. Nawet jeszcze to trzeba otwarcie powiedzieć. Podobnie jak trzeba powiedzieć otwarcie, że przyszedł czas oszczędności, jeśli chodzi o energię i tak dalej, czego jak pani wie, również nasz rząd się boi powiedzieć. To znaczy próbuje tam zamykać zamknął produkcję azotów, znaczy nawozów. Jak się tylko trochę szumu zrobiło, to otworzył. Zresztą było to tak nieudolnie zrobione, że czyli bez skonsultowania na przykład z resztą przemysłu, czy nie stanie przemysł żywnościowy z tego powodu. Ale widać już, że w tej chwili jest paraliż nawet w sprawie możliwości powiedzenia ludziom, że nie jest dobrze. Jeszcze dzisiaj słyszałem przedstawiciela rządu twierdzącego, że finanse są w świetnym stanie, finanse Polski. No przecież to jest że budżet ma nadwyżki, jesteśmy w świetnej sytuacji finansowej. No przecież są to kpiny i takie, że wystarczy się rozejrzeć dookoła, żeby wiedzieć, że tak nie jest. Także pierwsza rzecz to jest pewna odwaga cywilna powiedzenia, że sytuacja jest ciężka, wymaga podjęcia zdecydowanych działań.
Czy pan premier Morawiecki po tym wszystkim, co mówił do tej pory, jest w stanie to wiarygodnie zrobić? No to proszę samemu ocenić. No to będą ludzie oceniać, to będą oceniać my Polacy. Też jesteśmy ludźmi, też jesteśmy Polakami i też możemy dokonać takiej oceny. W każdym bądź razie jest bardzo trudno komuś, kto na przykład przez lata opowiadał, no coraz bardziej nieprawdziwy dawał taki propagandowy obraz gospodarki, jest bardzo trudno w wiarygodny sposób pewnego dnia powiedzieć, że nie, to wszystko nie była właściwie prawda, to teraz mówię dopiero prawdę. Bardzo dziękuję moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. To przykro mi, że w takich czasach i o... Profesor Witold Orłowski, ja mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych czasach, choć też zdaję sobie sprawę, że na razie czasy przed nami są raczej trudne niż lepsze, niestety. Ale w każdym razie do zobaczenia. Trzymajmy się. Za jakiś czas. Jakoś to musimy przeżyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Witold Orłowski był z nami. Rozmawialiśmy o inflacji, czyli o tym, co spędza sen z oczu Polaków. A dzisiaj to już wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również za komentarze, które się tutaj pokazywały. I zapraszam jutro na kolejny odcinek Fact Life.